Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest poniedziałek, 28 sierpnia. Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień z wiadomościami z Kalisza. O czym dziś powiemy? Legionella blisko nas, zachorowało małżeństwo. Pożar na Kaliskim Sorze, 51-latek ciężko poparzony. Karolina Pawliczak prezentuje czołówkę listy Koalicji Obywatelskiej bez lidera kaliskiej PO. José Torres roztańczył Kaliszan, muzyczne święto rzeki Prosny. Charytatywna motoimpreza w Kaliskim Wordzie. Pływali, jeździli i biegali za nami. Piąta edycja kaliskiego triatlonu. A oto szczegóły. Niestety groźna dla osób starszych i przewlekle chorych bakteria Legionella dotarła do Wielkopolski. Zakaziło się nią małżeństwo 50-latków z gminy Nowe Skalmierzyce. Przebywają na oddziale izolacyjnym Ostrowskiego Szpitala. 53-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta są hospitalizowani od kilku dni. Ostrowski Szpital informuje, że zostali przyjęci z wysoką gorączką, bólami głowy i mięśni. Lekarze określają, że przechodzą zakażenie i tak dość łagodnie. Szybko wdrożone leczenie przynosi pozytywne skutki. Wiadomo, że nie byli ostatnio na Podkarpaciu. Problem z Legionellą najpierw pojawił się w Rzeszowie. Zmarło tam już 11 osób. To głównie ludzie starsi i przewlekle chorzy, bo to im Legionella zagraża najbardziej. Choroba wywołana przez te bakterie to forma zapalenia płuc, która kończy się śmiercią u od 5 do 15% osób zakażonych. Zwykle rozwija się na 5-6 dni po infekcji. Rozpoczyna się od gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni. Potem następuje suchy kaszel i trudności w oddychaniu, które postępują do ciężkiego zapalenia płuc. Choroba jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Do zakażenia bakteriami Legionelli dochodzi przede wszystkim drogą wziewną poprzez wdychanie, przebywając na przykład w kabinie prysznicowej blisko fontanny czy zraszacza. Picie wody skażonej bakteriami Legionella nie prowadzi do zakażenia. Bakterie nie przenoszą się też z człowieka na człowieka. Woda w Kaliskim wodociągu jest monitorowana na bieżąco i w sieci, i już przy samych studniach głębinowych. Jest bezpieczna, dowiadujemy się w kaliskich wodociągach. Ryzyko pogorszenia jakości wody wzrasta wraz z czasem, w którym znajduje się ona w zamkniętym obiegu. To ważne szczególnie latem i w okresie wakacyjnym. Po powrocie z urlopu nie czerpmy wody prosto z kranu do picia czy kąpieli. Odkręćmy krany, by woda, która była uwięziona w rurach domu czy bloku, mogła spłynąć do kanalizacji, a do naszej sieci naczerpała się świeża woda, doradzają specjaliści. Jak na razie w Kaliszu nie ma odnotowanego przypadku legionelozy. Chwile grozy w Okrąglaku. W niedzielę w nocy na Sorze doszło do pożaru jednego z pomieszczeń. W środku był 51-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 23. Ogień pojawił się w pomieszczeniu dla pacjentów w stanie nietrzeźwości. Gdy strażacy przybyli na miejsce, pożar był już dość rozwinięty. W środku był 51-letni mężczyzna, był nieprzytomny. Natychmiast ewakuowano go na zewnątrz. Następnie przystąpiono do ugaszenia pożaru. Jak podaje Kaliski Szpital, 51-latek został zaintubowany. Następnie przewieziony do Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Żaden inny pacjent ani nikt z personelu nie ucierpiał. 51-latek był pijany, miał ponad 3 promile. Nie wiadomo, czy doszło do celowego podpalenia, czy przypadkowego zapruszenia ognia. Ustala to policja. Podpalone pomieszczenie zostało całkowicie zniszczone. Poza materacem, który bezpośrednio objęty został ogniem, spalił się kardiomonitor i instalacje techniczne. Ze względu na zniszczenia spowodowane zadymieniem, remontu wymaga też spory odcinek korytarza SOR.
Spora grupa polityków i działaczy, a na jej czele jeszcze do niedawna posłanka Lewicy, dziś posłanka niezależna i kandydatka Koalicji Obywatelskiej. W miniony piątek na moście przy Teatrze KO zaprezentowała czołówkę swojej listy wyborczej w naszym okręgu. W czołówce nie ma i na konferencji nie było lidera kaliskiej Platformy Mariusza Witczaka. Jedynką jest Jarosław Urbaniak z Ostrowa Wielkopolskiego, były prezydent tego miasta, a tuż za nim na pozycji numer dwa Karolina Pawliczak. Proszę wszystkich moich wyborców, którzy ostatnio oddali na mnie swój głos, by również na tej liście oddali głos na Koalicję Obywatelską, również na moją osobę. Te wartości się nie zmieniły, wartości są niezmienne. Trójka należy do Grzegorza Rusieckiego z Leszna, obecnego posła PO. Czwarta jest Alicja Łuczak, radna powiatu kaliskiego. Dotychczasowy lider listy, poseł Mariusz Witczak, otrzymał dopiero siódme miejsce i próżno było go wypatrywać na piątkowej konferencji. Przedstawicielka kaliskich działaczy PO starała się zapewnić, że wewnętrznych podziałów nie ma. Jako przedstawicielka lokalnej Platformy Obywatelskiej w Kaliszu pragnę nadmienić, że wspieramy wszystkich kandydatów z listy, bez wyjątku. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem tutaj na nasze, że tak powiem, lokalne postacie. I mam na myśli panią poseł Karolinę Pawliczak, panią Alicję Łuczak i posła Mariusza Witczaka oraz naszego kandydata, pana senatora Janusza Pecharza. Jednak posła Witczaka nie było na konferencji prowadzonej przez Karolinę Pawliczak, a z kolei Karoliny Pawliczak nie było na ubiegłotygodniowej prowadzonej przez Mariusza Witczaka. Trudno tu zatem mówić o zgranej drużynie Koalicji Obywatelskiej. Pani Agnieszka mówi, że zbierane są podpisy też przez pana posła w innym miejscu. Szanowni państwo, powiem tak, wróg jest jeden, przeciwnik jest jeden. To jest Prawo i Sprawiedliwość i tu nie ma żadnych wątpliwości, z kim my dzisiaj walczymy. Nie może być żadnej kontrofensywy, nie może być złych emocji. Natomiast to, że ktoś prowadzi indywidualnie kampanię wyborczą, ja przyjmuję pozytywnie. Jedno zdanie do tego dodam jako szef regionu. Otóż zmieniły się wszystkie jedynki we wszystkich okręgach wyborczych, zmieniły się tak zwane czołówki list we wszystkich okręgach wyborczych. Otwieramy nasze listy na nowe szanse, na nowych ludzi. To jest pewna zasada. Zarówno z Mariuszem Witczakiem, jak i Karoliną Pawliczak pokazuje się za to Janusz Pęcherz, który ponownie jest kandydatem sił opozycyjnych do Wyższej Izby Parlamentu. Najważniejszy jest jednak Sejm. Niezależnie, że ja idę do Senatu, to wiem, że Sejm jest najważniejszy, bo tam większość sejmowa decyduje o tym tak naprawdę, co się w Polsce dzieje. Tym niemniej jednak Senat przez te ostatnie 4 lata pokazał, że jest izbą bardzo ważną w parlamencie polskim. To Senat bardzo długo i bardzo dużo czasu poświęcał na poprawki ustaw, które przychodziły do Senatu. Tych poprawek czasami w ustawach było 140, czasami 50, czasami 32. Większość była odrzucana przez większość sejmową. Niemniej jednak pokazywaliśmy polskiemu społeczeństwu, jak powinna wyglądać praca właśnie parlamentarna. Jaki jest program wyborczy kandydatów Koalicji Obywatelskiej? Wszyscy mówili o konieczności powrotu do normalności i naprawie państwa, a ze spraw lokalnych tu zaskoczenia również nie było. Czyli obwodnica dla miasta Kalisza. To jest po prostu skandal, to jest symbol nieudolności, to jest symbol również hipokryzji, bo chodzi im głównie o to, żeby zabezpieczyć swoje stanowiska, zabezpieczyć swoje funkcje i swoje interesy. Nie wiem, czy w ogóle w kraju jest taka sytuacja, żeby w okręgu, gdzie jest 5 ministrów, mających przeogromne możliwości i narzędzia, przez 8 lat, bo tyle niestety PiS-owi nie wystarczyło na to, żeby tą obwodnicę w okręgu dla nas, dla Kalisza, dla regionu wybudować. Przez 8 lat rządów PO-PSL także nie wybudowano, ani nawet nie zaprojektowano obwodnicy Kalisza. Teraz, choć nadal daleko do wbicia pierwszej łopaty, jesteśmy bliżej niż dalej. Wariant jej przebiegu został wybrany, trwają prace studialne dla poszczególnych odcinków. Zatem w tej kampanii obwodnica będzie jeszcze nie raz odmieniana przez polityków, przez wszystkie przypadki.
W miejscu zostajemy tym samym, ale zmieniamy temat na chyba bardziej przyjemny. Rok temu na pływającej scenie mogliśmy usłyszeć muzykę filmową, a w tym roku pod Kaliski Teatr zawitała rozśpiewana ekipa wprost z Kuby. O niesamowite doznania muzyczne zadbał niezawodny José Torres, który wraz ze swoim zespołem oraz Kaliską Filharmonią roztańczył Kalisz. To wydarzenie przyciągnęło tłumy Kaliszan i nie ma co się dziwić, bo miasto dba, by podczas jedynego takiego wieczoru w roku obok Filharmonii Kaliskiej wystąpili artyści z górnej półki. Ja myślę, że ten dzisiejszy koncert, nie chciałbym zapeszać, ale pewnie przejdzie tutaj absolutnie do historii. Myślę, że to miejsce tutaj, to, że to się odbywa na zakończenie tego gorącego lata, w taki gorący wieczór tutaj na rzece, do tego gorące kubańskie klimaty, te instrumenty. Myślę, że to będzie fantastyczny wieczór. Wiem, że filharmonicy również są szczęśliwi, zadowoleni, że będą mogli tutaj wspólnie dzisiaj zagrać, także jestem przekonany, że będzie bardzo energetycznie, bardzo gorąco i myślę, że mieszkańcy dostaną to, czego oczekują i po co tu przyszli dzisiaj. A jak było? Kaliskim Teatrem w sobotni wieczór zapowiadano deszcze, które mogły przeszkodzić w koncercie. Tak komentował ten problem jeszcze przed występem José Torres. Będzie ulewa, ale ulewa pięknych dźwięków związanych z tym programem, bo nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że zostaliśmy zaproszeni do Kalisza na ten koncert. Jest to wielkie wydarzenie i dziękuję miastu za to, że włożyli wszelkie starania, żeby zawiadamiać publiczności na temat tego dzisiejszego koncertu. Czy była to jego pierwsza wizyta w Kaliszu? Ja byłem w Kaliszu zanim ty się urodziłeś. I to wiele razy. Na festiwalu jazzowym w Kaliszu byłem gościem wielokrotnie, więc nie jest to dla mnie obce miejsce. No to jak wrażenia? Jak się Kalisz zmienił na przestrzeni? Bardzo, bardzo. Właśnie szedłem, chodziłem trochę na spacer i mieszkamy w rewelacyjnym hotelu przy fabryce fortepianów i jestem pod wrażeniem. Kaliszanom szybko udzieliły się kubańskie rytmy. Mogłoby być więcej takich koncertów właśnie z takimi egzotycznymi wykonawcami. Rok temu było bardziej klasycznie, w tym roku bardziej roztaczone. Które bardziej do pani trafiają klimaty? Te takie właśnie takie jak dzisiaj. Czyli jakie? No takie egzotyczne, jak to się mówi dla nas. Okej. Okay. Żeby się wszyscy mogli pobawić. No bo rytmy kubańskie są przecudne. Tak? I porywają do tańca i w ogóle chwytają za serce. Czyli podobało się pani? Bardzo. Bardzo, bardzo nam się podoba. Bardzo. Prosimy więcej takich programów. Tak. A dlaczego? Bo my znamy tego pana, to często oglądaliśmy w telewizji. No i dlatego przyszliśmy. Czy podobało się pani na koncercie? A co się pani tak najbardziej podobało? Albo tobie? No wszystko. Trafiają do ciebie takie kubańskie tańce? Kubańska zabawa? No, raczej tak. Można potańczyć? Tak. I co, tańczyłaś troszeczkę? No tak. Pani jeszcze tak, tutaj ja dansuje. Jeszcze jestem w transie. Jak to podobało się pani? Super, super. A co się najbardziej pani podobało? Rytm kubański, ulubiony, kocham. Można do takiego potańczyć, prawda? No, stąpają. Stąpają zawsze. Uwielbiamy takie rytmy. Tak? Tak. Kosty to raz dał czadu? Oj, ja go już jestem na drugim takim koncercie, także wcześniej słyszałam, także jestem pod wrażeniem.
Za nami charytatywna impreza z masą atrakcji i ulubieńcami dzieci i młodzieży. W sobotę teren Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który na co dzień każdemu znany jest głównie z egzaminów na prawo jazdy, zamienił się w prawdziwe widowisko. Do Kalisza przyjechały influencerki, idolki młodego pokolenia, które stawiły czoła motoryzacyjnym konkurencjom. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na oddział neonatologii w regionie. To już czwarta odsłona tej charytatywnej imprezy o wątku motoryzacyjnym na terenie WORD-u. W ramach wydarzenia odwiedzający mogli skorzystać z licznych atrakcji, takich jak wariacje Toyotą na torze poślizgowym, czy liczne symulatory motoryzacyjne, dzięki którym na własnej skórze i w bezpiecznych warunkach można było przeżyć dachowanie, zderzenie czy pożar. Co roku na zaproszenie fundacji Pomaganie jest Trendy pojawiają się gwiazdy i influencerzy. W zeszłym roku tak naprawdę zobaczyliśmy, że duża potrzeba w Kaliszu jest właśnie dla tych najmłodszych, tak? Influencerzy przede wszystkim. Jesteśmy w świecie social mediów, żyjemy w świecie Instagrama, gdzie tak naprawdę, ja powiem szczerze, że wielokrotnie nie rozumiem tego fenomenu, ale widzę, że tego oczekują ludzie, a no my jesteśmy po to, żeby osiągać swoje cele. Musimy robić to, z czego chcą ludzie po prostu. W tym roku no niewątpliwą gwiazdą jest tutaj Julia Żugaj, influencerka Vanessa Rojewska, która prowadzi. To widać po dzieciakach, że przyszli tu przede wszystkim na nich. Niestety w tym roku nie ma Darka Michalczewskiego, miał niestety kontuzję. Rzesza fanów czekała i wypatrywała swoich idolów niemal od początku imprezy. Niewątpliwie Julka Żugaj, najsłynniejsza polska influencerka, przyciągnęła ich najwięcej. Żeby zobaczyć się z Julią Żugaj. I zrobić zdjęcie i autograf. Tak, no. Też potwierdzam, bo moja koleżanka powiedziała, skoro że zobaczyć się z Julką Żugaj, to też tak sądzę, bo no jestem fanką po prostu. Ja też. A ja chyba widać po stroju. No. A czemu jesteście jej fanką? Jakby za co ją lubicie? Za to, że jest taka miła, dobra i kocha zwierzęta. Mhm, ja to samo, to Zuzia. Że dobrze, bo była w Borysowie z Safari i ja to pamiętam, bo widziałam odcinek, więc pozdrawiam serdecznie Julkę Żuka, jeżeli to będzie oglądać i... Ja też pozdrawiamy Julkę! Z motoryzacyjnych atrakcji, o których wcześniej była mowa, skorzystali także sami influencerzy. I właśnie rywalizacja i sprawdzenie swoich umiejętności było głównym punktem wydarzenia. Tor poślizgowy, czyli tak zwany szarpak, jest takim rozpoczęciem konkurencji. Później gwiazdy sprawdzają się na symulatorach, czyli symulator ruchu, symulator dymu, pit stop, czyli wymiana opony, refleksomierz. To są rzeczy, które gwiazdy wykonują. Jest to tak naprawdę zabawa. Tutaj nie ma lepszych, nie ma gorszych. Zawsze jest remis, zawsze jest podziękowanie, ponieważ cała ta impreza to jest jedna wielka zabawa. Jest to podziękowanie za to, że ludzie wrzucają na wejście do puszki. Julce na placu manewrowym poszło bardzo dobrze, choć jak zaznaczała, z torem poślizgowym nie miała wcześniej do czynienia i było to dla niej nowe doświadczenie. Następne konkurencje odbyły się już na placu. W każdej z nich Julka miała ogromne wsparcie i doping od dzieciaków i nastolatków. Ja się bardzo cieszę, że tutaj przyszło aż tylu moich fanów wesprzeć akcję charytatywną i cieszę się, że też mogę się z nimi spotkać, bo to jest zawsze bardzo miłe doświadczenie i dla mnie, i dla nich. Co dla niej było najtrudniejsze? Tor poślizgowy, zdecydowanie najbardziej stresująca konkurencja i wymagająca, adrenalina była duża. Też dla mnie był trudny test na refleks, ponieważ słońce mi wszystko zasłaniało i gdzieś tam ciężko mi było się w tym połapać, a cała reszta już bardzo przyjemna, cieszę się, że też nasi widzowie mogli nam pomóc w tych konkurencjach. Fani, którzy pojawili się na wydarzeniu, w większości przybyli ze swoimi rodzicami. Oni także zauważają potrzebę zarówno wsparcia sektora medycznego w Polsce, jak i organizacji wydarzeń z idolami młodego pokolenia. Bardzo, bardzo wszelkiego rodzaju takie akcje w Kaliszu popieram, zawsze wspieram i jestem bardzo na tak. Dziecko jest rozgoryczone, no bo wiadomo, przepraszam, chciałoby mieć Julkę tylko dla siebie. No niestety się nie da i tutaj też się nie da zorganizować tego, żeby dała każdemu, przepraszam, podpis i autograf. No i my jako rodzice musimy to znieść, dzieciom jest wiadomo, przykro, że muszą tyle czekać, ale kochają, więc wytrzymają. I pani jako tutaj rodzicielka cierpliwie też z nią czeka. Tak, cierpliwość to dzisiaj jest moje drugie imię. No cel charytatywny jak najbardziej, bo trzeba wspierać takie instytucje jak szpitale, bo wiadomo, że taka pomoc jak najbardziej się przyda. A jeśli chodzi o gwiazdy, no córka szaleje za influencer. Akurat Julka Żugaj, to tak trochę mniej, ale też tu bardzo chciała przybyć. Myślę, że fajnie jest zorganizowane.
Motoryzacyjnym partnerem wydarzenia był salon Toyota Mikołajczak z Kalisza. To kolejna inicjatywa, podczas której włączają się oni w akcje charytatywne. Gdy dzieci wypatrywały gwiazd, rodzice mogli oglądać samochody i zapoznać się z ofertą salonu. Włączyliśmy się w tą akcję poprzez udostępnienie samochodów do jazdy testowych. Jest to Corolla Cross i Corolla Kombi. Oraz przyjechaliśmy zaprezentować nasze najlepsze oczywiście samochody z gamy Toyoty, jak również Lexusa. A działamy na rzecz pomocy oddziałów neonatologii w Kaliszu. Mam nadzieję, że akcja wspomoże te oddziały i przyniesie oczywiście oczekiwany sukces. Oczywiście no, tutaj wystawiliśmy nasze modele z Toyoty, czyli Toyota Corolla Sedan, Yaris Cross oraz nasz nowy elektryk BZ4X, jak i również Lexus UX, Lexus RX. Można oczywiście te samochody obejrzeć, wsiąść, zobaczyć, umówić się na jazdę testową oraz wizytę w salonie. Również wtedy możemy przygotować ofertę zarówno kupna, jak i finansowania tych samochodów, do tego skorzystać z jazdy testowej. Także wszystkich zapraszamy do salonu, który jest otwarty w tygodniu od 8 do 18, a w soboty od 8 do 14. Także serdecznie mam nadzieję, że będziemy mieć owocne oczywiście wizyty. W tym roku zebrane środki pójdą na rzecz oddziałów neonatologii w regionie. W ubiegłym roku na podobny cel zebrano około 50 tysięcy złotych. Święto rzeki Prosny to nie tylko muzyka. Miłośnicy sportów znajdą również coś dla siebie. Za nami już piąta edycja kaliskiego triatlonu. Triatlon to nie tylko suche liczby dystansów do pokonania, ale przede wszystkim walka z własnymi ograniczeniami, emocjami i słabościami. Setki osób i w tym roku postanowiło zmierzyć się z trasą. Ruszyli! Ten moment to prawdziwy wystrzał adrenaliny. Poczuło ją wczoraj blisko 600 uczestników kaliskiego triatlonu. Startują i wprawieni w bojach miłośnicy sportu i ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tą wymagającą dyscypliną. Stresik jest na spokojnie sprawdzić, jak ta forma wygląda, jak to w ogóle smakuje, bo wiadomo, że pierwsze zawody to coś nowego. Wychowałem się w KTK Kalisz, więc dla mnie Kalisz jest miastem przyjaznym, więc dlatego tu chciałem być na tej imprezie. Nie ma stresiku, bo startuję tu już czwarty raz. Robię to z wielką przyjemnością, bo w Kaliszu jestem kaliszaninem rodowitym i staram się poprawiać swoje czasy. Co roku walczę ze swoimi słabościami, także fantastyczna impreza i będzie okej. Kalisja Triathlon to trzy opcje do wyboru. 1/8 dystansu Ironmana, 1/4 albo sztafeta. I te ostatnie opcje wybiera ekipa prezydenta. W tym roku z uwagi na kontuzję wiceprezydent Mateusz Podsadny jedynie kibicował. Do drużyny za to dołączyła aspirant Komendy Miejskiej Policji Edyta Marciniak. Dyscyplina pływacka zawsze jest mocną stroną wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka. No to czas rozpocząć sportowe zmagania. Zawodnicy wskakują do rzeki Prosny i przepływają odpowiednio 450 albo 950 metrów. O to, by pływacy nie zgubili się na trasie, odpowiedzialna była wielokrotna medalistka igrzysk Marta Walczykiewicz. A czy w tym roku rzeka Prosna sprzyjała pływakom? Jak się płynęło? Bardzo dobrze, rewelacja. Woda dobra? Woda bardzo dobra, bardzo szybka i bardzo ciepła. Powodzenia! Jak się płynęło? Świetnie, temperatura idealna, powodzenia! Cześć bandziory! Tu liczy się każda sekunda. Wiceprezydent Kulawinek biegiem oddaje chipa mierzącego czas prezydentowi Kinastowskiemu. Dobrze, rekin nie zjadł. Prezydent do pokonania miał 45 km niełatwej trasy. No trasa super, ja miałem okazję pierwszy raz jechać tę trasę i uważam, że jest naprawdę bardzo szybka, ale też wymagająca, bo jest trochę tych górek takich tutaj naszych pagórków kaliskich, ale naprawdę świetna trasa. Myślę, że za rok z dużą przyjemnością jeszcze raz pojadę na rowerze, bo naprawdę, kurczę, fantastyczna trasa. Jak zawsze niezawodni na trasie byli kibice, którzy z całych serc wspierali swoich najbliższych. Kibicuje pani tutaj? Komu? Tak, oczywiście mężowi. Mateuszowi, tak, tutaj tacie kibicujemy dzielnie. Jesteśmy pierwszy raz w Kaliszu na triatlonie Kalisja, ale myślę, że bardzo fajnie. A skąd pani jest? Z Gówarzewa pod Poznaniem. Gratulują mu kibice, czyli Krzysztof Zwierz, Jacek. Brawo, Norbert!
Kolega debiutował na ćwiartce i pięknie zrobił. Zrobił po prostu plan, nadplan zrobił, rewelacja. Czyli zadowolony. No mega zadowoleni, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Zrobił grubą robotę. Nadszedł czas na końcówkę zmagań, czyli bieganie. Dla Edyty Marciniak 10,5 km to można powiedzieć bułka z masłem. Przygotowania, owszem, biegam cały czas, więc jestem jakby w treningach biegowych. Przygotowuję się z zawodów na zawodów. Tym razem przygotowałam się do półmaratonu w Pile i do biegu Ptolemeusza, więc razem się to wszystko ładnie związało na bieg tutaj w sztafecie. No i nadeszła upragniona meta. Na każdego uczestnika zmagań czekał wyjątkowy medal. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czas zrobiony? Jaki pan chciał? Jest super. Jest super? Czyli ogólnie jest zadowolony jest? Tak jest, trochę woda kiepska. Woda kiepska? Czemu? Pod prąd, tu zawsze się ciężko pływa. A trasa rowerowa jak? Słynne górki? Fajna. A jak słynne górki? Dobrze, bardzo dobrze. Z górki lepiej. Szybciej niż w zeszłym roku. Tak. Czyli czas poprawiony, czyli czas pani poprawiony, zadowolona. Jestem bardzo zadowolona, że w ogóle ukończyłam. Bardzo dobrze? Dobrze, tak, jak najbardziej. Trasa rowerowa szybka, trochę górek, z górki pod górkę, ale daliśmy radę. Sztafeta prezydencka spisała się znakomicie, zajmując 9. miejsce pośród 21 sztafet biorących udział. Z Warszawy i finiszująca, ta, która kończy tą sztafetę. To oczywiście finiszująca Edyta Marciniak. Oczywiście, jak co roku, oprócz sportowych zmagań, nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin. Każdemu uczestnikowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na sportowej drodze. Jest chłodniej i wszyscy to chyba przyjmujemy z ulgą. Przed nami opady deszczu i już umiarkowane temperatury. Sprawdźmy prognozę pogody dla Kalisza i okolic. Dziś wieczorem temperatura wyniesie 17 stopni. Synoptycy przez cały wieczór i noc zapowiadają deszcze. Wiatr będzie słaby. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro deszczowo. W dzień termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr umiarkowany w porywach do 25 km na godzinę. W nocy 16 stopni. Synoptycy zapowiadają, że przez całą noc może padać deszcz. W środę rano 15 stopni, niebo będzie całe w chmurach, ale bez deszczu, wiatr słaby. W dzień temperatura wzrośnie do 19 stopni, mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany. I kończymy poniedziałkowe wydanie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Życzę spokojnego wieczoru. Kolejna porcja wiadomości w środę. Do zobaczenia. Thank you.